Tak. Zagadanie. Sobie. Kolejna paska. Pytam DVD. Tak, mam to chyba otworzyć. No, czekajcie. To jest, witam was i dzisiaj dostałem takie 1, 2, 3, 4, 5, 6 płyt, które ja dostałem dzisiaj. No to lecimy. Pierwsza płyta nazywa się Kresik i Telewizor. Jest produkcji SCL Film. Płyta zawiera odcinki Kresik ogólnikiem, Kresik i Pasolka, Kresik i Rakieta, Kresik i Guma do Rzucia, Kresik i Zielona Gwiazda, Kresik i Lizak, Kresik w Zoo, Kresik i Radio, Kresik i Jerzyk i Kresik i Telewizor. Te wydanie projekty pochodzi z 2007 roku. Tutaj tak wygląda płyta. A scena, którą dostałem, nazywa się Kresik i Budzik. Płyta zawiera odcinki Kresik i Budzik, Kresik i telefon i jak Kresik leży z ziołami. Ta płyta pochodzi również z 2007 roku, z tego samego dystrybutora i czas nagrania około 61 minut, a w Kresik i telewizor 60 minut. Na scenę, którą miałem, to chyba jest Kresik bez emocji, a 6 bajek na VCD. Jest to Hit TV. Płyta zawiera Kresik słowa radia, Kresik i dywanik, Kresik i Izak, karnawał Kresika, Kresik chemikiem i przygoda z parasolem. A teraz na czas na te dwie w książkach. Mistrz Uszatek poznaje świat. Tygodnika Tina. Są 2 tygodnie, kolejna część kolekcji, książka i płyta z bajkami. Podróże Misia Uszatka. Mistrz Uszatek poznaje świat. To jest chyba mam. Letnie wakacje. Jest podróże Misia Uszatka. To mam. To też mam. Letnie zabawy mi się usadka i wakacyjne przygody mi się usadka. Na tej płycie znajdziesz znalazłem ciekawcy, zimne okulary, spóźnione śniadanie i złoty dzwonesek. Jeszcze ten ostatni bukiet. To nazywa się Podróże Misia Usadka. Płyta zawiera jeden taki gniazdo, kto potrafi, piesek i niezwykły list. Tak wygląda płyta. Ostatnią, którą dostałem, to nazywa się Ogon Godon. 60 minut na wideo CD. Bohaterem tej uroczej i efektowanej animowanej serii jest Gordon. Godny, optymistyczny, krasny ogrodnik. Zafascynowany światem natury. Wspólnie z przyjaciółmi każdego dnia przeżywa wiele niesamowitych i wspaniałych przygód. Seria przeznaczona dla dzieci od 6 do 6 lat stanowi doskonałe połączenie rozrywki i edukacji. Płyta pochodzi z 2010 roku przez STD Film. Ta wygląda płyta. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.